Dobry wieczór Państwu. Mazowsze świętuje swoje 40-lecie. Na ich koncertach sala zawsze wypełniona jest do ostatniego miejsca. Tańczą i śpiewają przez cały rok w kraju i za granicą. Mają tak dużo zaproszeń, że nie wystarczyłoby wieczorów na występy. Przez 40 lat zespół Mazowsze wytańczył i wyśpiewał polskość na wszystkich kontynentach. Bawią, wzruszają i podbijają serca, a od wszystkich otrzymują dowody ogromnej sympatii. Swój repertuar przygotowują w swojej podwarszawskiej siedzibie Karolinie. Od początku istnienia zespołu jego duszą jest pani Mira Zimińska-Sygietyńska, która po śmierci męża, twórcy Mazowsza, opracowuje teksty, przygotowuje stroje i całą oprawę sceniczną programów. W zespole Mazowsze tańczy już trzecie pokolenie artystów. Dyrektor, pani Mira to wspaniały człowiek. Pani Mira to po prostu Mazowsze. Jest to może, która otworzyła oczy na świat. Wychowawcą wielu pokoleń, wzorem godnym naśladowania. Czy pani sobie wyobraża życie bez Mazowsza? Chyba nie. Ja tylko nie wiem, jak będzie wyglądało Mazowsze bez mnie. Tego się martwię. I dlatego tak się trzymam, tak o siebie dbam, tak nie hulam, nic nie palę, nie piję i w ogóle i nic poza Mazowszem nie mam. Z okazji rozpoczęcia uroczystości jubileuszowych wielu pracowników i solistów zespołu otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe. W uroczystym spotkaniu uczestniczył Aleksander Krawczuk. W styczniu zespół Mazowsze wyrusza na 4-miesięczne tournée do Stanów Zjednoczonych. Kończymy dziennik. Dobiega 20. Dziękuję Państwu. Do widzenia.